Warszawsko, druk 369, projekt grupy radnych dotyczy inwestycji, więc proszę o reprezentację przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego. I dotyczy to inwestycji w przejeździe cywilnej 369. To jest 369. Dziękuję, czy sobie zaproszę 369. Wpłynął wniosek jednodzielnicy, niestety nie byliśmy w stanie go na komisji otrzymać. Tutaj jest jeszcze rozmawiałem, konsultowałem się z radnym miasta Dominikiem Jaśkowcem. Wszystkie budynki na tym terenie są też wstrzymywane do czasu uzyskania planu przestrzennego, miejscowego planu przestrzennego. I my tutaj zgodnie zresztą z tą myślą opiniujemy negatywnie taką inwestycję. Myślę, że to jest na miejscu szkoły. To jest szkoły 95, żeście Państwo wiedzieli. Mówię sobie tą budynkę, licząc na to, że jeszcze nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, może w tym momencie wystąpić, uzyskać ją, a później ewentualnie, gdyby nastąpił zwrot tego budynku czy terenu, to tam będzie postawił powiedzmy taki 11-piętrowy molok. Więc tutaj nie ma na to zgody grupy radnej i myślę, że całej dzielnicy też raczej tak nie otrzyma taka inwestycja w Polsce. Proszę bardzo, wcześniej się zgłaszał o tym czasu. Jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że ten projekt nie był omawiany na komisji, to wpłynął po komisji, tak? No to czy ja bym taką powiem, bo jeżeli ktoś pójdzie po komisji, a mamy to później rozpatrywać na sesji, to jakbyś mógł wysłać maila po prostu w tej sprawie, bo ja nie jest tak, jest mój lejon. I gdyby ktoś ma po prostu, żeby się pamiętało wysyłać do ile, jeżeli cokolwiek nie miałeś po komisji, a na następnej sesji teraz po tym. Wiceversa, jak przyjdzie nowy pomysł, to też mam dane. Zawsze dają. O spadku. Sytuacji szkolnej, nie szkolnej.